Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam w kolejnym odcinku Songs of the Forest. I mówię dzisiaj to po raz drugi. A tak naprawdę to po raz drugi z tego powodu, że są posiedzone troszeczkę. Ale to sobie to wyłączmy już może, co? Już wam opowiadam, o co mi chodzi. Zacząłem sobie odcinek i zacząłem znów narzekać na tą grę. I nadal na nią narzekam, bo twórcy widzę, że sobie znów kulki lecą i normalnie wszystkie rzeczy się porespiły. No nie wiem, czy tak powinno być. Moim zdaniem nie powinno być. No ale cóż, dobra, to jeszcze bym przeżył. To jeszcze bym naprawdę przeżył. Wszystko sobie to pozbierałem, wszystko pięknie, ładnie. Zresztą wiecie, no darmowa surka? No to darmowa surka, jakby nie patrzeć. Mam rację? Mam rację z pewnością. I zacząłem to mówić, jak to ja, że nie jestem tej gry uprzedzony. Wiecie, no ja naprawdę chciałbym dobrze ją ocenić, nie wiadomo co jeszcze, że no ogólnie twórcy się starali, tylko im delikatnie mówiąc, nie wyszło. Nadal to podtrzymuję. Nadal to podtrzymuję. O, nie mogę sobie C4 wziąć. No nie. No trudno. Nadal to podtrzymuję z tego powodu, że no widać, że to się jeszcze respi. No to AI też nie jest takie, jak być powinno, moim zdaniem. Mówcie, co chcecie. Ja tak twierdzę. I powiem tak. Wlazłem do wózka widłowego. Tfu, nie widłowego. Do wózka... Skrzyp. Aj. Do wózka golfowego. Wlazłem, potrąciłem sobie sarnuchę. To był sarnuch. To nie była sarna, tylko sarnuch. I wszystko było pięknie, bo mówię, ach, będzie obiadek. Ale, wiecie, ja to nagrywam 25, czyli dwa dni, 23 chyba nagrywaliśmy, to jest 25, czyli dwa dni po. No i przywaliłem w tą sarnę, mówię, kurczę, nie mogę wysiąść z wózka. To się dzieje, klikam wszystkie klawisze, nie działa. Mówię, no pięknie, gra się zacięła. Gra się zbagowała, dupa, nie wyjdziemy, kaplica Amfawatima było i nie ma. No i przydałem sobie grę od nowa. No pozbierałem wszystko. Razem do wózka. Patrzę, znów nie mogę wysiąść. I jest problem. Sarnuch, chodź. Pierwszy raz chciałem w sarnę przywalić. Chociaż na żywo mam do nich szczęście jakieś. Nie wiem czemu. O, kolejny sarnuch. Sarnuch. Po co polować? No, i to jest sytuacja analogiczna do tamtej, która była poprzednio. Sarnuch. Ile sarnuchów? I żadnego nie wolnałem. No nie może być. Analogiczna sytuacja do poprzedniej, gdzie Shiro walnął sarnucha i nie może wyjść z pojazdu. Okazało się, że po prostu Shiro zapomniał, którym klawiszem się wysiada. Nie wiem, jakim cudem nie zaliczyło mi wyjścia poprzednio, ale... Ale no wyszło jak wyszło. Teraz już wiem, że wychodzi się klawiszem G. Kolejne sarnuchy. I obiadek się tak będzie. Dobrze. Hop, hop, hop. Nie mogę więcej głowy jelenia. Nie. Niedobrze. Niedobrze. No, już wyzywałem ogólnie sąsy znów. Po raz kolejny, jak to Shiro. Niezwyzywane sąsy to jest dzień stracony. Wracając do tematu, bo również podkreśliłem formę wypowiedzi ostatnio, kiedy mówiłem wam, żebyście nie poruszali tematu drukarki. I ktoś dostanie kopa w dupę. Dostanie ktoś kopa w dupę, bo się ktoś zapytał. Przem i wobec już wam mówię, o co chodzi. Fak, nie mogę więcej mięsa i jelenia wziąć. No dobrze. Trzeba nasz ekwipunek delikatnie rozłożyć. Tylko czego mi brakuje? A raczej czego masz nadto? Wszystkiego masz nadto? No dobra, trudno. Żarcia za dużo. Dzieci w Afryce będą płakać. Dzieci w Afryce będą płakać, niestety. A, tu się to przekłada, okej, nie masz. Myślałem, że może będziemy mogli, wiecie, robić jakieś upgrade'y. Ale nie. O co chodzi z drukarką? Z drukarką chodzi, moi drodzy, o to, że ja ogólnie jestem użytkownikiem drukarek 3D. Może nie pasjonatem, bo jestem jednak mało zaawansowany. Ja szopa zabiłem? Nawet dwa chyba zabiłem, co? I znów nie będę miał miejsca. Jezu, tu morduje wszystko, jak leci. No jak to mięsa nie możesz?
Kurwa, no szkoda tego mięska. Nie zabijam już fauny i flory. No, jestem pasjonatem ogólnie drukarek 3D. Co to za ciemna masa? Duchy? Nie, to konar. Jestem pasjonatem drukarek 3D, mówię to już trzeci raz. I ogólnie, no ta drukarka sama w sobie mnie kosztowała jakoś tam niedużo, 1800 zł. I ona chodziła bardzo dobrze. Ona chodziła bardzo dobrze, drukowała ładnie, pięknie. Chociaż ogólnie, jeżeli ktoś z was tutaj planuje zakup drukarki 3D, to nigdy w życiu Endera jakiejkolwiek postaci nie polecam. Endery to drukarki... no, słabe, moim zdaniem. Oczywiście jest to tylko moje zdanie. I stwierdziłem, że zrobię sobie komorę taką, wiecie, cieplną na te moje druki 3D, żeby móc bardziej sobie drukować coś i z ABS-u i tak dalej. No i w sumie mi to nie wyszło. Jeszcze zaczynając troszeczkę przedtem, kupiłem sobie... Znaczy, inaczej, źle, bo ja tutaj zacząłem od dupy strony troszeczkę. Ogólnie zazwyczaj filamenty sprzedaje się w kilogramowych szpulkach. No i te kilogramowe szpulki są na tyle w porządku, że dosyć na sporo starczają. Nie są aż takie ciężkie, dosyć takie kompaktowe. Jest wszystko w porządku. Tylko Shiro chciał troszeczkę przyrzydzić, przeoszczędzić i zakupił sobie ABS w rolce Kilo 2. Czyli dosyć taka no, potężna ta szpulka, dwa razy większa od tej pierwszej. No i ona mi się nie mieściła. Oto się rozpowiedział, kurde, dobra, zrobimy sobie komorę próżniową na większą szpulkę przy okazji, no i będzie fajnie milutko, prawda? No, raczej tak powinno być. No, i tak sobie zrobiłem. Tak sobie zrobiłem tą komorę próżniową, że... Nie dość, że chciałem przeoszczędzić właśnie pod względem materiału, więc stwierdziłem, że zrobię to z balików i z płyt MDF. I z plexi po bokach, żeby to była taka większa dosyć komora cieplna. I naprawdę by to wszystko ładnie działało, tylko... tylko niestety nie działa. Niestety nie działa, bo nie wziąłem pod uwagę innych czynników, które występują przy drukowaniu właśnie różnych modeli 3D. Zaraz wam powiem dokładnie, o co mi chodzi, tylko sobie przy okazji tutaj te patyczki może zacznijmy w jakiś sposób gromadzić. Te patyczki. To były kamyczki, przepraszam, nie patyczki. A tu patyczki będą. Patyczki, kamyczki. R się. Mienia. Czemu to nie mogę stawiać? Daj kamienia, daj patyka. Gdzie jest nasz Kelvin? Kelvinek, co ty robisz tutaj? Co pan robi? Nie, Kelvin, jagody zbiera? Nie, on wyleciał. Pod kamieniem stoisz? Dopadłeś się pod ziemię? Ktoś widzi Kelvina? Co ty tutaj? Ej, Kelvin! Ten chuj... Patyki zbieraj. Dobrze robisz, dobrze robisz. Podążaj za mną, zdobądź patyki i... Nie upuść tutaj, nie chcę tego. Chodź. Bo on zbiera chyba patyki tak czy inaczej. O czym ja mówiłem? A, o tym, że nie wziąłem pod uwagę, że istnieje coś takiego jak rozproszenie cieplne, że po coś na przykład te wentylatory w środku są i z jakiegoś powodu sam wydruk się nie chłodzi w ten sposób jak powinien. Czyli jak ja zrobiłem tą komorę cieplną, to wszystko pięknie, ładnie, jakby, no fajnie, troszeczkę tego ciepła mniej się rozprowadza po bokach, ale gromadzi się w środku. A wiadomo, no co robimy ogólnie z filamentem? No próbujemy go drukować za pomocą ciepła. Prawda? Prawda. Jeżeli tego ciepła jest za dużo w środku, no to wiadomo, że ten filament może się za bardzo wręcz rozpływać. Prawda? Prawda. Czekajcie, bo ja szukam tutaj stojaku do suszenia. No właśnie, to jest mi potrzebne. Czy ja to już mogę postawić? Nie mogę. Nie mogę. Przez nogę i znowu mogę. A tu mogę postawić? Na kamyczku? Pomyśl dokładnie. Kelvin, gdzie ty kurde jesteś? Kolego, drogi, przyjacielu. Przyjacielu mojej kozy. Where are you? Uf, du. Where are you?
No, i wychodzi na to, że kupiłem jakieś tam kotendy, czyli to takie końcówki do drukowania, kupiłem różne nowe wentylatory, wydałem w ogóle na tą komorę pewnie z 1500 zł. No masę rzeczy, tak, studery pozmieniałem z Bowdena na Directa, czyli że ten filament już nie musi aż takiej długiej drogi przebywać, żeby się stopił. No masę rzeczy pozmieniał Shiro, masę pieniędzy powydawał, tyle, żeby mógł sobie kupić pewnie z tych drukarek 5, i to lepszych. I koniec końców, summa summarum, drukarka nadal stoi i nie drukuje. Od historia mojego drukowania 3D. Ja tak lubię. Lubię mieć takie zainteresowania. Lubię druki 3D, tylko nie lubię ustawiać tych drukarek. To jest wręcz okropne dla mnie. W ogóle ostatnio ja też takie były, że... Wiecie, no ja ogólnie zajmuję się... A, dobra, patrzę, że mi to znika i nie pokazuje mi gdzie. Ogólnie zajmuję się, wiecie, różnymi tam komputerami, sprzętami RTV, AGD, ogólnie telewizorami. I ostatnio, zazwyczaj, wiecie, gdy to się robi klienta, to nie ma problemu. Zazwyczaj jest tak, że po prostu coś się nie uda, no to może się nie zwala na klienta, ale... No ale po prostu się mówi, że tam jakieś różne rzeczy wystąpiły podczas pracy, coś się nie udało i tak. Ostatnio po prostu... Mam też problem z odcinkami z tego powodu, że mam dużo roboty. I Shiro ostatnio stwierdził, że naprawi sobie telewizor, który miał zwalone podświetlenie. No i faktycznie tak naprawił, że telewizor teraz stoi u mnie z boku i ma pewną matrycę. Tak ją kurwa naprawiłem, że jeszcze pogruszyłem. Spierdoliłem matrycę do końca. A to telewizor 50 parę sali, więc już nawet nie opłaca go robić. Tylko albo zostawię go w takim aspekcie, jak jest teraz, tylko muszę jeszcze jedno podświetlenie dokupić, bo oczywiście je spaliłem. Nie zauważyłem, że płytka zasilająca była walnięta. Zaufałem. I mam. I teraz muszę niestety albo kupić matrycę, chociaż wątpię, że ją kupię, nawet że ją gdziekolwiek dostanę. To jeszcze raz muszę podświetlenie również zdobyć. Dobra, półki. Połówki z tego, co widzę. I dobra, to budowanie jest spoko. No ej. Tu jest połóweczka. I tu jest połóweczka. Czy takie chcieliście? Takie chcieliście, dobrze. Dobra, co tu postawimy? Płatki śniadaniowe, MRE jakieś, może być. Tu już nic? A, dobra, tu jest więcej przedmiotów. Alkohole, drukarka, żywica do drukarek. Od cholery baterii, kostek C4. Bateryjki, może nas nie okradną. Patrzę, że chyba już jest full, ale nie, jednak nie. To dobrze. Zegareczki, granaty też mi nie są potrzebne. Flary się mogą przydać. Małe kamyczki raczej się nie przydadzą. Ale to możemy zostawić, to chyba raczej dużo nie zajmuje. O, jeszcze tutaj jest sporo tego. Co ty robisz? Zróbmy sobie jeszcze jedno. No wiecie, na razie póki nie mamy tej liny i nie wiem jak ją zrobić, no to musimy sobie radzić to w inny sposób. Rozumiem, że te bale spadły gdzieś tu. No spadły. Faktycznie spadły. I dobra, podoba mi się budowanie. Naprawdę tutaj przynajmniej się chłopaki postarali. Bo wcześniej było to chyba bardziej takie do dupy. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale będę musiał sobie chyba w POV zmienić, wiecie, bo mi się zaczyna robić niedobrze. Wyświetlanie. Max FPS, jasność, ok. Muszę zmienić sobie POV, bo... No czuję, że mi zaczyna głowa boleć. Zaczyna mnie głowa boleć.
Zwiększyć sobie muszę. Nie wiem, czy 90 to nie będzie za dużo. Dobra, zobaczymy. Nie no, chyba za dużo troszeczkę. Troszeczkę za dużo. Tak na 85. Może być. No niestety, choroba gracza nie wybiera, kochani. Choroba gracza nie wybiera. No akurat ja mam z tym problem i to mega. I po prostu robi mi się niedobrze. Robi mi się niedobrze, gdy tylko to POV jest zbyt niskie. Tak samo na VR-ze mam dosyć istotny problem z tym, że cały czas muszę kontrolować, wiecie, swój stan zdrowia. Wręcz bym powiedział, podczas rozgrywki. Czy już przypadkiem zaczyna mi boleć głowa, bo jest taki punkt kulminacyjny, gdzie jak przesadzę, to już w sumie żygam. Totalnie żygam. Nie wiem czemu. Znaczy wiem czemu, oszukuję, wiem czemu. To jest właśnie choroba gracza. Jeżeli ktoś z was na przykład ma problemy przy VR-ze z wymiotami, to polecam wam takie specjalne są do tego... O, garnek jest wymiotu. Moi drodzy, są kochane. Są specjalne do tego takie opaski uciskowe na nadgarstki i one naprawdę działają. Ja również byłem zdziwiony, ale one naprawdę działają. Dobra, napoje leżą. Te mleki też sobie pozostawiamy. To opakowanie sobie zostawimy. Starczy, baton energetyczny również. O, plandek ile mamy? Ojejku. Lepiej niż w sklepie. Lepiej niż w sklepie. O, flary też sobie dwie zostawimy, co? Grzybek i muchomorek. Żwirek i muchomorek. Grzybek też może być. Dobra. Opróżniony jestem. Mega opróżniony jestem. Gdzie ty jesteś, dziku garbaty? Kelvin. Chodź tu. Jest tu jakiś przycisk do obsługi Kelvina? Pewnie nie ma. To się ładnie suszy. To się ładnie suszy. Zjedzmy sobie te jagódki. O, uwielbiam makra. Mów to, co chce ta. Uwielbiam makro. Uwielbiam makro. Dwie jagódki nam zostały, okej. Okay. Warto było wybudować chyba też może ognisko. Dobra na to. Pułapki. Może zmienimy tryb. Ognisko. Małe ognisko. Potrzebujemy połamać patyki, tak? No dobra, jednak wolę tamten tryb. Wolę tamten tryb. Ja nie widzę tego ogniska. Kto jest z was widzi ognisko? Bo to ognisko jednak sami musimy sobie zrobić, co? No to by wychodziło. Magazyn głazów, magazyn bali, bla 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 bla. Włócznie. Strzały, stojak na broń, ścieżki. Łapacz deszczu. No nie widzę tu ogniska. Nie ma. I ognisko jest tu. Dobra, czyli tak. Musimy zrobić sobie najpierw małe ognisko, tylko to trzeba patyki połamać w takim razie. Jak to zrobić? Połam, na kolanie. O, dobra, widzę. Widzę. Wow. Nie, nie, nie. Kamyk. Weź do rączki kamyczek. Nie wiem, czy ten. Nie! Miałeś tu kamień położyć, gamoniu ty. Nic nie widzę. Mogłoby się to delikatnie wypalić. Rzuć to.
szukamy kamyczków. To jest chyba głaz, nawet nie kamień. Tego to nie możemy tu położyć, okej. To chyba nawet te kamienie, nie? Nie. Nie. Głaz to nie jest kamień. Weź to wyrzuć. Weź to wyrzuć, weź to połóż. Pyk. Będziemy wiedzieć przynajmniej, gdzie jest ognisko. Kelwinek, ja cię lubię. Naprawdę ja cię lubię, chłopie. Bo ty taki głupi nie jesteś. Ja myślałem, że jesteś głupszy znacznie. Ale nie jesteś aż taki głupi. Troszeczkę głupkowaty, ale nie taki głupi, nie? To jest progres, no. Widać, że się starasz. Idę sobie tutaj to ognisko jakoś ogarniasz. Coś tam sobie robisz. No fajnie, miło. Miło mieć kolegę. Miło mieć koleżkę. Wszystko? Istko! Ole mamy, uuuu! Ty zjadłeś surowe mięso. Jezus ma. Nie, nie chciałem tego zrobić. Ojebałem, no co poradzę, ojebałem surowe. Kaplica. Ja ci tylko powiem tyle. Biorę kamień do łapy. Skóra zwierzęca połącz nie chce. Gdzie są małe kamienie? Nie ma małych kamieni. Fuck. Zwróciłem wszystko. Ops. Zaraz oberwiesz. Patrz. Biorę kamień do ręki. Won! Pali dostaniesz też. Ci przypierdzielę. Won. Amunicję zbieram. Któryś następny? Któryś? Łeb? No, ja myślę. Ja myślę. Zapiszmy sobie gierce. Nowy zapis, już mówicie, kiedy nawet nagrywam. Wow. Idziemy spać. A ja się kawy napiję. Dobra. A więc dzisiaj robimy wyprawę. Lecimy na Szczecin. Pozdrawiam wszystkich ze Szczecina. Tak naprawdę to nie lecimy na Szczecin, ale... ale w okolice. Ognisko się wypaliło. I tu mi się coś zrobiło już? Nie zrobiło się. I ty usnąłeś z kamieniami, kurwa. Nie wiem, co zrobiłem. Burza! Buzie widzę w tym tęczu. Ile kamieni zbierał? O, panie. Taki głupi to nie jesteś, naprawdę. Ty się starasz. Dobra. Wybuduj ognisko, schronienie, ukończ konstrukcję. Zdobądź głazy, patyki, kamienie, bale i... upuść tutaj. Co to jest za ten dziwny, dziwny tutaj bączek z siłą 3? Bo nie wiem. Nie mam pojęcia, dobra. Idziemy na wyprawę. Może piorun nas nie trzaśnie. Może, to jest bardzo takie, wiecie, pojęcie względne. Ło, jaki zoom. Dobra, jak już się nażeremy z okolicy. Chorujesz? Co? Z wody? To była woda płynąca, to czemu chorujesz? Głupiś? No chyba nie tu. Chyba tu. To szkoda, że chorujemy. Czekaj, czekaj, bo tu masz tu jedzonko. Ty trochę głodny jesteś. Jebnie piorun zaraz, o Jezu, ja się boję burzy, naprawdę. Znaczy, w domu się nie boję, w domu to ja nawet uwielbiam ogólnie dźwięki deszczu i tak dalej. Ja jestem w ogóle pasjonatem takich, wiecie, takich właśnie dźwięków typu burza, czy jakieś szepty i tak dalej, ASMR i tak dalej, to jest coś pięknego dla mnie.
Więc pomaga mi się to skoncentrować i skupić, jak najbardziej. Ale nie daj Boże, nie wystawię łeb na zewnątrz, gdy jest burza. O Jezu... Panika. Panika totalna. Naprawdę. Nie mogę. Nie mogę, bo od razu panikuję, zaraz... Ja mam... Wiem, że mam takie szczęście, że mnie ten piorun pierdolnie, no. Nic ci nie zrobiłem. Dobra, widzę kolejnego typa, ale chyba nas zostawi w spokoju. Chyba. Zobaczmy, jak to wygląda, ta mapa. Nic jakoś tu nie widzę zbytnio. Co taka ta rozdzielczość się chujowo zrobiła na tym telefonie? Bo deszczyk pada i to cię boli. Dobra, lecimy w prawo. Nie wiem, gdzie jadę, ale gdzieś jadę. Sarna, sarnuch! No, dostałaś! Jebany Terminator. Berek, teraz ty gonisz. Jak już ci nogi połamałem? Ta adrenalina ją trzyma. I kolejny sarnuch. Kolejny. Kot miał, czy to sardy? Ale ją jebło? Mówcie co chcecie, to było piękne. Wcale nie jestem sadystą. Nie mówcie tak. Ło, jaka ładna. Ło, druga. Ło! Co się stało się? Głowa sarny jest zbugowana. Slender. I serio ta głowa sarny jest zbugowana? Co się tu dzieje? No tu nie ma problemu chyba. Nie, no to problemu nie ma. Głowa sarny jest zbugowana. No zobaczcie, co się dzieje. Co się dzieje, wąt. Bagujesz tutaj obraz. Te oczy mogą kłamać. Chyba tak, ci mogą serce złamać. Oj, chyba tak. Dramat. Żarty żartami, ale naprawdę. Ciekawe, czy to na przykład grafiki mogłyby nie spalić. To jest sobie na przykład, nie wiem, trzyma farmę, pójdzie do kibla, wraca tam, puk. Po grafice? Po grafice, el grafiko. Zając na wiatr? Będzie! Kurde, jaki gol! Wydaje mi się, że twórcy troszeczkę przerąbali z tym samochodem. Zobaczymy, czy to baguje. Tak, kolejny łeb baguje. Slenderman jak nic. Tak samo jak się wsiada, nie da się od razu skręcić. To samo działa tu. Dobra, nie wiem, czy to nie jest ta sama miejscówka, co zrobiliśmy sobie ją na poprzednim save'ie kiedyś. To był chyba Air Tag, z tego pamiętam. Tak mi się wydaje. Zrobić sobie głupkę. Zobaczmy na głupki. Wow!
te koszory. Lina w końcu. Tu ty wisi, z tego co pamiętam. Prawda czy nieprawda? A możesz wyjąć nóż? Dobra. Pamiętam, że było takie do dupy zejście. To było się dziwnie cofnąć. No właśnie, tutaj trzeba było cofnąć. Tu był trup. La trupiszcze. La trupiszcze, gdzie ty jesteś? No, nasze la trupiszcze. Tu jesteś la trupiszcze, ok. Tutaj drużynę B, 1 na 3. Miło, przyjemnie, trupiszcze kolejne. Latarka, fajno. Lokalizator GPS, to też fajnie. Pamiętam, że mieliśmy problem z tym lokalizatorem GPS, bo nie mogłem go położyć w żaden sposób. To było słabe. Dobra, jak to wygląda? Mamy jeszcze dwie drużyny. Mamy jeszcze dwie drużynki, które przydałoby się jakoś to znaleźć, nie? Przydałoby się. Przydałoby się. W Palwardzie poszedł po skałach, no niestety, ale to się nie da. A powiem wam, że w Palwarda nadal cisnę. Ale mi to gra wsiadła totalnie. Tak mi siadła. Tak mi się to dobrze gra. I cały czas na starym save'ie. Z naszą Mashiro. Kilka bugów już wykorzystałem w tej grze. Nawet ciekawie to wszystko wygląda. Nie powiem. Nie powiem. Dobra. To może jakaś jaskinia. Może jakaś jaskinia, co? Dobrze, mam tą linę w końcu. Zjedz sobie jagódkę. Chcę się zjeść, a nie zebrać, ale... Dobra. Mam jakąś tutaj jaskinię w okolicy. No mamy niby. Coś tam jest. Czy ja dobrze jadę? Źle jedziesz, Shiro. Źle, Shiro, jedziesz. Nie w tą stronę, całkowicie. Mamy linę, możemy wrócić do Kelvina. Ja osobiście bym trochę z tym Kelvinem popodróżował, no bo on jednak też coś może zrobić, nie? Mi się wydaje przynajmniej, że od czegoś on tu jest, nie tylko od zbierania surowcy. Ale i również od pomocy w walce. Może jakaś Virginia do nas by wpadła? O Jezu. Co ja tu robię? O, ja tu robię. Dobra, kieruję się na północ standardowo. Tak jak i poprzednio. Ooo! Wow! Wow, wow, wow. Żyje. Żyje. Po hamulce ten wózek ma dobre. Dobra, tu jest nasza bezgłowa polana, z tego co pamiętam. Może to jakiś waran z komodą, ale nie. Znów się buguje? Tylko podczas deszczu. Nie, nadal się buguje. No to jest zbugowane, no coś jest nie tak. Coś jest nie tak z tą głową. Kurwa, no ja nie mogę, nie chcę marnować jedzenia. One same się pod koła pchają. Panie sędzio, to nie moja wina. Ja jestem niewinny. Totalnie niewinny. Dobra, jedziemy. Myślę, że dobrze byłoby troszeczkę tą bazę sobie ogarnąć. Podłożyć tego airtaga, nie wiem czy się da. Być może po prostu trzeba go właśnie położyć. Kurwa. W
Stopy pracze tam są, wiem, widzę. Ale mięsko też sobie dojrzało. Stopy, daruję wam dzisiaj życie. Macie żyćko darowane. Co to było? Jakoś przyjechałem, obok szopa? Chyba nie. Dzięki za mięsko. Stopa sobie wezmę w łapkę. Żartuję. Idzi w oko, rokokoko. Już widzę, że gnoje zaczynają nas pułapki zostawiać. Niedobrze. Niedobrze. To jest przyjebie. W ogóle, moi drodzy, ale miałem ostatnią akcję. U Jezu, jak miałem ostatnią samochodową akcję, to sobie nie wyobrażacie. Ja jeżdżę starą Mazdą 6. Nie? No, Mazda jak Mazda. Wiadomo, lubi rdzewieć. No i ostatnio wymieniałem sobie sprężyny tam z tyłu. Wszystko było pięknie, ładnie. Sprężynki wymienione, ale urwał mi się drążek stabilizatora. Chyba tak. Tak, drążek stabilizatora. Dla mechaników, wiadomo, dosyć istotna rzecz. Ale ja tak mówię, kurczę, robiłem to akurat w niedzielę. Po znajomości, jak to zwykle. Po znajomości. Mówię, no dobra, to ja kupię te drążki i jakoś do ciebie przyjadę, chyba da się bez tego jeździć, prawda? No tak, tak, da się, ale to trzeba wymienić jak najszybciej, bo wiadomo, ten samochód będzie ci latał, dupa będzie ci uciekać i będzie problem. No i wiecie, ja jestem dosyć leniwy, mówię, a kurczę, nieraz tam obwodnicą się leci 140, jak Pan Bóg przykazał, w ogóle zbugowało nam się łeb. Zbugowało nam się łeb. 140, jak Pan Bóg przykazał, wszystko jest ładnie, pięknie, wszystko działa, jak powinno. Mówię, kurde, dobra, te drążki zamówiłem, leżą sobie w domu. Ale no, jakoś tam pilne to chyba nie jest, skoro działa, no. No i faktycznie, no, wszystko działało do czasu. Do czasu, gdy Shiro przypadkowo prawie się nie zabił. Prawie się nie zabił Shiro, nasz kochany. Ponieważ wjeżdżałem na obwodnicę i dupę mi zarzuciło. I powiem wam naprawdę. Gdyby nie to, że jakimś cudem, naprawdę nie wiem jakim cudem to się wydarzyło, udało mi się tą kierownicę w jakiś sposób wyprostować, to bym po prostu albo leżał pod tirem, albo bym leżał po prostu pod barierką. Pod barierką, bo to by się nie skończyło dobrze dla mnie, na pewno. To by się dla mnie dobrze nie skończyło. No ale na szczęście wyprostowałem jakąś tą kierownicę, udało mi się. No i żyję. Ale już wiem, że drążek stabilizatora jest właśnie dosyć istotny w prowadzeniu kierownicy, więc od razu go wymieniłem. Od razu go wymieniłem, już jest spokój. I już mi dupa nie lata. Ale nie powiem, jak się jedzie tam o 5:30 do pracy. Po takiej historii naprawdę dosyć... inaczej, może nie dosyć. Kawy już pić nie trzeba. Kawy już pić nie trzeba. Naprawdę, już ciśnienie jest powyżej 200. Bardzo ciekawy poranek miałem, jak najbardziej. Dobra. Kłódek jakś mało jest? Opierdzielasz się, chłopie. Otóż to, weź siekierkę do łapki. Robimy dechy. Zaraz zostanie Kelvin. Teraz ci nogę utniemy. Nie pchasz pod siekierę, no. Nie pchasz pod siekierę. No więc, Shiro miał bardzo fajną podróż ostatnimi czasy. Ale też jest mądrzał troszeczkę, zobaczymy jak długo. To wiecie, to jest zazwyczaj chwilowe. To jest zazwyczaj chwilowe. Dobra. A czy ja na przykład... Mogę upiec. Szkoda, że nie widzę tego mięsa zbytnio. Szkoda, że go nie widać zbytnio. Jeszcze jedno. Ops. Ja wcale nie muszę robić w ten sposób. Wow, patrzcie. Nie mówcie, że ułatwili to znacznie.
Tak! Ułatwili to i to jak? Ale fajnie. Tego stampa trzeba wywalić. Dobra. I trawę przydałoby się wykosić. Kosiarka! Kelvin! Musisz zjeść trawy trochę. Dobra, ja też jestem dobra kosiarka. Piekło się. Nieco gotowane zebrano, okej. Bardzo gotowane? Bardzo. Wow, ile to daje! No, elegancko. Tylko co mi daje oto to ta czwóreczka tam? Nie wiem. Bo to mi nie pokazuje tutaj nic. Zbierz liny jeden. Znów lina? Naprawdę? Czemu oni te liny non stop chcą? Głupota jest też, no. Tu jest lina potrzebna, okej. Tutaj nie. Tutaj nie. No wiesz co, z jednym przychodzisz? Oj, ryzykant jestem. Jakby to pierdyknęło, to i na raz. Ostatnia kłódka. O, i mamy ładne wejście. Mamy bardzo ładne wejście. Tu jakieś schodki się jeszcze zrobi fajne. Będzie elegancko. Będzie elegancko. Szkoda, że nie da się tutaj bardziej ogarnąć na wysokości, wiecie. No, nawet chciałbym mieć więcej belek do postawienia, tylko żebyśmy mogli dalej to porobić. Ale się nie da. Chyba się nie da. Może się mylę. No patrzcie, tu się da, a tu się nie da. Czemu tu się nie da? Wytrzaki? Ja ci to wygolę, no problem. To, że ta lina tu jest. No, ta lina mi jest tu niepotrzebna, faktycznie. No tu nie mogę. No dziwne, bo tu ogólnie mogę. I tu też mogę. No to czyżby lina blokowała? No ale nie chciałem z liną. Czemu tu jest lina? Tu też już jest lina. Zobaczcie. I co, też lina będzie potrzebna? Nie, teraz nie. Teraz lina jest niepotrzebna. A dziwne. Dobra. Trochu więcej tego trzeba. Trochu więcej. Teraz granat. A właśnie. No, przetestujmy od razu granat. W sumie na koniec odcinka, why not? Granacik, gdzie jest mój granat? O, łebki sobie leżą, fajnie. Panele słoneczne, granat. Akurat tam są typy. Myślę, że można to zrobić w ten sposób. Czy to jest jeleń? Łoś! Hieronimo! Woohoo! Ale jebło! Wiedzą, że z nami się nie zaczyna. Dobra, granat mi się podoba. Jak najbardziej. Ciekawa rzeczorka. Z pewnością go użyję jeszcze nie raz. Tu siedzisz, dobra, myślę, że tu umarłeś. Będą się chyba to zniszczyć, no.
Witalina była potrzebna tak jak nie powiem co. Jak kolejna dziura w tyłku. Chociaż może lżej by było. Nieważne. Nie dywagujmy na ten temat. Nie dywagujmy na ten temat, bo to nie ma sensu. Może by sanie zrobił? Krzaków się pozbyć. Pyk, pyk, pyk. I następne. Dobrze, Kelwinek, lecisz. Kelwinek, lecisz. No i taka fajna baza tu była, przepraszam. Dosyć spora. Zaraz tam rzucę kolejny granat. Zaraz się obrazimy. Zaraz się obrazimy. A wytestujmy jeszcze C4, co wy na to? Co wy na to, żeby testować? Bo tu już może kończyć odcinek, 46 minut. Znów przesadziłem delikatnie. To wytestujmy C4. Zaraz będziesz żałował. Nie mogę, oh no. A nie mogę, pewnie zegarek jest potrzebny. Zaraz się do ciebie przejdę. No jednak nie, znaczy zegarek też potrzebny, ale jednak coś jeszcze trzeba, niestety. To granaty. To granaciorki. Granaty są tu. Kurde, elegancko. Mów to co chce, to eleganckie. Umarł i nie żyje? Żyje, cholera. Ło, panie, co tu się stało? Widzieliście to? Widzieliście to? Dobra, moi drodzy, ja kończę, bo ja się trochę zagrałem. 47 minut. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem filmu Ground Lost Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Sons of the Forest, bo Sons of the Forest zastępuje nam teraz Graveyard Keepera. I taką serię na leciorku. Trzymajcie się raz jeszcze. No i co? Hej, hej!